Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, znam Marti Renti, witaj. Cześć. Na jakiej pozycji będziesz jutro grała? Obrońca. To mówisz z taką niepewnością? No bo jeszcze nie ustalaliśmy, bo my dzisiaj się dowiedziałyśmy z dziewczynami około 13-14, że gramy. Okej, okay. Czyli obrońca. Raczej tak, no. A dobrze się z tym czujesz, że będziesz na obronie? Tak, bo ja sama jakby powiedziałam, że uważam, że tu bym była okej. Okay. Bo dziewczyny są dość szybkie i mają super kondycję. Ja nie jestem teraz tak mocno w treningu, tylko chodzę na siłownię, a to nie jest jakaś wydolność. No to jak na obronie siła jest potrzebna. Coś takiego. Będziesz kasowała, tak, swoje przeciwniczki? Zrobię co w mojej mocy, żeby był dobry mecz. Dobra, a grałaś kiedyś w piłkę gdzieś tam na podwórku albo w szkole? Kilka razy. Kilka razy w życiu? Mhm. Czyli można, a nie kilkanaście razy, czyli można powiedzieć, że to będzie też twój debiut, jeśli chodzi o poważne granie. No ogólnie ja jestem taka, że ja lubię być przygotowana, ale nie miałam możliwości się przygotować, okay. Więc mam ochotę wrócić teraz do pokoju z 22:30 i się przygotować. No, mam propozycję, weź sobie odpal na YouTubie taką składankę Ronaldinho najlepsze momenty. I powtórz je jutro, nie ma problemu. No, a wiesz, jak sobie zapamiętasz, jak Ronaldinho to robił, to jutro też ci się coś uda, na pewno. Może. Na pewno. No. To tak jak nie przygotuj się do egzaminu, ale podłóż sobie książki pod poduszkę do spania. No. Wiedza sama wejdzie do głowy. Robiłeś tak? Nie. Ale zdałaś wszystkie egzaminy, szkołę skończyłaś i tak dalej. Tak, tak. No to widzisz. I to też się uda. Dobra, powiedz mi, jak oceniasz jakby wykluczenie drużyny GOAT dziewczyn z MUF Federation? Nie oceniam tego, ponieważ nie jestem tak bardzo w środku, nie jestem osobą decyzyjną i odpowiedzialną za jakieś tam rzeczy. Natomiast poprosili mnie, więc jestem. Zadzwonili Marti, jesteś potrzebna, żeby tutaj wypełnić lukę. Tak. Czy zagram? No mówię, okej, no jeżeli jest taka potrzeba i fajne są dziewczyny w zespole. Fajna zabawa chyba, co? No, to jest najważniejsze. Myślę, że tak, że mecz może być rozrywką. Jesteśmy tutaj dla rozrywki, umówmy się. Jak oceniasz właśnie cały ten event MUF Federation, już druga odsłona, troszeczkę to przeciągnięte w czasie, ale w końcu jest, jak oceniasz, czy widziałaś też jedynkę? Tak, oglądałam jedynkę. Fajnie by było, żeby to poszło tak jak trochę freak fighty, że zaczęli ci zawodnicy na przykład tak właśnie progresować, żeby ludzie trenowali, żeby pokazać, że ta piłka nożna jest naprawdę fajną aktywnością i właśnie wypromować to wśród młodzieży, tak jak trochę MMA, to taka strona... Będzie miała samą pozytywę akurat. No, taka strona sportowa byłaby w tym wypadku bardzo fajna. Chciałem, żebyśmy poruszyli temat, o którym nie możemy jakby bardzo dużo mówić i się z niego szczegółowo zagłębiać, ale gdzieś tam ostatnio Amadeusz Ferrari wypowiedział się o pewnej osobie, która dokonała po prostu przestępstwa na pewnej dziewczynie. Gdzieś tam dał wskazówki, żeby połączyć te kropki. Niektórzy połączyli te kropki. Ty dodałaś potem też story w tej sprawie. Tak się ludzie domyślili oczywiście. Co było w tym Instastory dla tych osób, które nie widziały? Właśnie niestety dużo osób wie o tym, a nie widziała Instastory, a ja zaraz po odkryciu czegoś, co może się okazać przestępstwem, jakby zgłosiłam wszystko do odpowiednich służb, co miałam i zrobiłam to natychmiastowo w maju 2022, tak dla informacji. Także jeżeli ktoś ma możliwości, może sobie sprawdzić sygnaturę sprawy i jakby to jest w toku, więc nic więcej nie mogę powiedzieć. O reszcie już zadecyduje sąd. Okej. Okay. Bo gdzieś tam Amadeusz Ferrari dał te kropki do połączenia, oczywiście bez personaliów. Czy to, o czym on mówił, jest też związane z tobą? No bo widziałaś, czy widziałaś tego live'a, to co mówił Amadeusz? Znaczy, no już ludzie to połączyli, jakby tak, ja się do tego ustosunkowałam. Ale ustosunkowałaś się do tego konkretnie, tak? No, jeszcze ktoś potem to wstawił. Nie pamiętam kto dokładnie, jakby wyszło po prostu. Okej, okay. A jakby doszło do tego, że ty dowiedziałaś się o tym, zobaczyłaś to? Bardzo bym chciała poruszyć temat okoliczności, ale czuję po prostu, że nie chcę zaszkodzić sprawie i dlatego po prostu przemilczę to. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, w którym po prostu będę mogła powiedzieć więcej, ale no nie chcę szkodzić. Dobra, a o emocjach porozmawiajmy. To było dla ciebie jakie przeżycie, zobaczenie czegoś takiego? Też bym wolała zostawić to na kiedy indziej, bo to może wiązać się z jakimiś
kolejnymi komentarzami w tej sprawie i tak dalej. A uważam, że jakby to już nie jest... To jest na tyle, temat na internet, no, jako temat na tyle poważny temat, okay, że warto po prostu zostawić to odpowiednim służbom i to wszystko. Dobra. A powiedz mi, czy już byłaś w sądzie, były jakieś rozprawy i tak dalej? Też dobrze, jakby dobrze. Nie chcę. A jeśli chodzi o całą sprawę, która teraz wychodzi, Pandora Gate i tak dalej, to ty jak na to wszystko patrzysz, to dobrze, że to wychodzi, dobrze, że ofiary nabierają odwagi, przełamują się, żeby o tym mówić, no bo też uważam, że to, co ty zrobiłaś, no wymagało odwagi. Też nie chciałabym zamieniać naszego eventu rozrywkowego właśnie w maglowanie tej sprawy. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, co już mówiłam na poprzednim wywiadzie, że niestety takie sytuacje są w każdym środowisku i nie znam koleżanki, która by mi nie opowiedziała, że została źle dotknięta, dostała złą wiadomość i tak dalej. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to mam nadzieję, że te sytuacje dadzą do myślenia i że po prostu coś się zmieni na lepsze w tej sprawie i że po prostu dziewczyny będą miały możliwość zgłaszania takich rzeczy, a nie, że ktoś będzie się z nich śmiał, albo że tak nie było, albo że będą odsyłane do domu. Mam nadzieję, że po prostu się coś zmieni. No. Dobra, to jeszcze powróćmy do tematu Move Federation, do tematu Free Fightów, czy jak już zaczęłaś trenować te kilka dni. O 13. Dzisiaj to było dzisiaj o 13? Jeszcze nie trenowałam. A dzisiaj o 13, tak to było? No to miałaś. Byłam w drodze. Tak, byłaś w drodze, no to mogłeś już sobie wizualizować i tak dalej, że będziesz się płuciła i tak dalej. Powiedz mi, czy do Free Fightów zamierzasz wrócić? Szczerze mówiąc, nie planuję. Odkryłam, że jestem bardzo taką osobą wrażliwą i że nie do końca mi pasuje charakter tego wszystkiego i nie czułam się najlepiej, czy to na konferencjach, czy jakby oktagonie. Po prostu w oktagonie, szczerze w oktagonie to się najlepiej czułam z tego wszystkiego, ale chodzi o to, że ja jestem też taką osobą, że miałam dużo kontuzji, dużo rzeczy mnie bolało i uważam, że nie dla każdego jest ten sport. Może gdybym dostała przeciwniczki takie mniej sportowe, bardziej na moim poziomie, to może by inaczej to teraz wyglądało, ale wydaje mi się, że też poniekąd się zniechęciłam i mam takie, że jakby nie tęsknię za tym, a nie chciałabym robić czegoś na siłę. Okej, czy to był związek bez happy endu? Twoi free fighter. Były momenty, w których byłam szczęśliwa, że to robię i jakby uważam, że ten sport jest ekstra, ale na pewno jak się go robi 100% tak, bo się chce, a nie bo jest się zestresowanym i jest presja i są jakby ludzie, którzy oceniają. Też w sumie największy hejt mnie spotkał taki przez to środowisko freakfightowe. A przez środowisko czy przez... Środowisko w sensie ludzie, widzów, którzy bardziej... Tak, okay, tak, tak, okay, może okay, się źle wyraziłam. Odbiór bardziej po prostu. Gdzie no, no człowiek to po prostu nic, no, jakby człowiek nic takiego nie robił, trenował sobie pod walkę, a jednak to było takie po prostu nagminne, że już się tym zmęczyłam i znudziłam. Ja mam swój taki fanbase ludzi, którzy mnie oglądają latami, mnie wspierają i nic do mnie nie mają, po czym wiesz, wychodzę z tej strefy odbiorców i zaczyna się jakaś, tak, taki w ogóle bez powodu, że widać, że ktoś mnie nie zna i ktoś mnie nie ogląda, więc delikatnie mnie to zmęczyło i już po prostu jakby nie chcę robić czegoś na siłę. Okej, to ostatnie pytanie, z jaką kontuzją przyjechałaś tutaj, bo wszyscy, którzy tu biorą udział w tym wydarzeniu, mają jakieś dolegliwości. Nie mam kontuzji. Nie masz, to jesteś jedyną zawodniczką. Nie, ale nie mam kontuzji, ale nie mam kondycji też. To w sumie jest taka kontuzja trochę, nie? Może. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Oby bez kontuzji się było. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.